Stara i prosta prawda mówi, że nieobecni nie mają głosu, a przez to również racji. W polityce wciąż bardziej słyszalny jest głos mężczyzn, dlatego kobiety, które kandydują do parlamentu, głośno mówią o swoich prawach, a jednocześnie zachęcają inne panie do pójścia na wybory. Magda Sincewicz. Kobiety na wybory! Lata mijają, a przed wyborami kobiety wciąż mówią o tym samym. Mamy tak wiele potrzeb. Równe płace za równą pracę. Instytucje opiekuńcze dla dzieci. Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, bo te funkcje opiekuńcze są na nas. Ale my po prostu mamy kompetencje. Możemy zarządzać gospodarką, ochroną środowiska, obronnością. I chcemy to robić. Chociaż nie zawsze chcieć to móc, to jednak próbować trzeba. Kandydatki Koalicji Obywatelskiej ruszyły w krótki objazd po województwie śląskim, żeby zachęcić kobiety do pójścia na wybory. My chcemy mieć takie same prawo do wysokiego stanowiska, do rodzenia dzieci, do chodzenia do kina, do kawiarni, korzystania po prostu z życia na równi z mężczyznami. Mężczyznami, którzy w większości decydują o tym, jak wygląda codzienne życie całego społeczeństwa, mimo że znaczna jego część widzi, jak ważną rolę pełnią w nim kobiety. Kobiety stanowią ponad połowę polskiego społeczeństwa, więc absolutnie zasługują na to, aby ktoś w Sejmie walczył o ich prawa. Żeby jakkolwiek zmienić naszą aktualną rzeczywistość, kobiety są potrzebne w tym parlamencie, zarówno jako posłanki, senatorki, ale zarówno po prostu jako my, zwykłe kobiety, które po prostu idziemy na wybory. Nas jest 50 i was jest 50 plus minus, a więc bez was i bez nas nikogo by nie było następnego. Obecnie w Sejmie jest tylko nieco ponad 130 kobiet, co stanowi niecałe 29% ogólnej liczby posłów.